Wiadomo, że jedziemy wszyscy do Hollywood, więc trzeba będzie przełożyć jakieś uroczystości, nie wiem, inne na rzecz tego, żeby tam pojechać. Zagrała pani mocną postać Dominikowej. Mówiła pani w jednym wywiadzie, że to trochę taki powrót do postaci Kwiryny z Dziewczyn z Nowolipek. Jakiś sentyment wrócił na planie do tych momentów, kiedy wróciła pani do korzeni? Nie, to ja czegoś takiego nie przechodziłam w trakcie zdjęć, natomiast to zobaczyłam już, jak zobaczyłam rolę moją, to co zagrałam, że ona gdzieś tam rezonuje z tą pierwszą moją rolą właśnie z Dziewczyn z Nowolipek i to tylko takie skojarzenie, ale absolutnie grając, podchodząc do nowej roli, podchodzę zupełnie jak do nowego zadania. Nie używam tych samych środków, no to zrozumiałe. Film inny niż inne ze względu na też animacje malarskie, to chcę zapytać, co dla pani jako aktorki było najcięższe podczas kręcenia właśnie tego filmu? Były czasami takie sceny długie, kiedy to były tak zwane master shotów, że musieliśmy przygotować próby i te próby trwały dosyć długo. To były na przykład wesele Jagny, kiedy było 1000 statystów, kiedy było bardzo dużo aktorów, właściwie wszyscy. I ruchy nasze były określone, kamera była, że tak powiem, też określona, więc skupienie, precyzja. To chyba takie rzeczy, które towarzyszyły temu filmowi na planie, przy tym graniu na planie. Film jest polskim kandydatem do Oscara. 21 grudnia możemy się dowiedzieć, czy będzie na shortliście. Ja się zapytam, czy pani już zabukowała sobie ewentualnie termin 10 marca? No wiadomo, że jedziemy wszyscy do Hollywood, więc trzeba będzie przełożyć jakieś uroczystości, nie wiem, inne na rzecz tego, żeby tam pojechać. To na koniec jeszcze zapytać. Uważać, żeby nie wyjść na papierosa. Właśnie, żeby nie przegapić, jak Agata Kulesza kiedyś opowiadała. Jeszcze na koniec zapytam, czy może jakoś już pani ma wizję kreacji, nie wiem. Ja wiem, że to jest tak dalekosiężne, ale... Proszę mnie, jeżeli miałabym rzeczywiście to mieć jakąś kreację, to taką jak dzisiaj Violi Piekut mniej więcej, no nie wiem czy taką, ale na pewno będę się kontaktować z Violą Piekut. No żałuję tylko, że nie będę mogła wziąć mojej make-upistki Małgosi Maciąg i Macias i Tomka Góreckiego, który jest moim stylistą, no ale cóż, no jakoś będę musiała sobie poradzić. Ale Shakirka pojedzie do Los Angeles. Ale oczywiście, no najpierw będzie musiała pójść do fryzjera. Dziękuję bardzo.